12 listopada 2018. Jeden z najsłynniejszych domów aukcyjnych na świecie, nowojorski Sotheby, wystawia na sprzedaż dzieła impresjonistów i malarzy współczesnych. Wśród oferowanych obrazów jest portret markiza Józefa de Montesquieu Fezensac, pędzla Oskara Kokoszki. Szacowana cena 15 milionów euro. Cena sprzedaży ponad 20 milionów. Oskar Kokoszka, artysta wykształcony w Austrii, w Niemczech, był jednym z głównych przedstawicieli sztuki ekspresjonistycznej. Postać bardzo znana już wówczas w latach 20. i dziś niezwykle ceniona w kręgach awangardy, związanych właśnie z berlińską galerią Der Sturm. Dzieła Oskara Kokoszki wyceniane są bardzo wysoko. Od prac na papierze, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro, po prace olejne, rzadkie, wybitne, które sięgają cen zawrotnych, mianowicie kilku milionów euro. Marburg, Bonn, 6 sierpnia 1945 roku. Do alianckiego rządu wojskowego. Dotyczy zabezpieczenie dzieł sztuki. Ponieważ byłem adwokatem w Berlinie, jestem w posiadaniu znacznej liczby dzieł sztuki. Niektóre z nich są moją własnością. Większość z nich jednakże jest tylko przeze mnie zabezpieczana, ponieważ zostały stworzone przez artystów ściganych przez Hitlera jako degeneraci. Te dzieła sztuki znajdują się w Berlinie, w Leśnej na Śląsku, niedaleko Görlitz, i w Tanawaldzie, Tanwald, w Górach Izerskich, Czechosłowacja. Proszę o zgodę, pomoc i wsparcie, abym mógł przetransportować te dzieła sztuki do Marburga, aby zabezpieczyć je i wręczyć je ich prawowitym właścicielom. Karl Otto Adolf Arndt, urodzony w 1904 roku w Królewcu, prawnik. Wielki przyjaciel ludzi sztuki, którzy w czasach Rzeszy Niemieckiej nie zostali docenieni i wyrzuceni na margines. Tymi jego przyjaciółmi byli Oskar Kokoszka, Otto Miller, Schulz i wiele, wielu innych twórców sztuki zdegenerowanej. Pojęcie sztuki zdegenerowanej wiązało się bezpośrednio z ideologią narodowo-socjalistyczną. Ideolodzy odwoływali się do stworzenia wielkich Niemiec, niemal odtworzenia dawnego cesarstwa niemieckiego. W związku z tym nawiązywali do sztuki antyku, do sztuki klasycystycznej. Sztuka miała być czytelna, jasna, klarowna dla odbiorcy, no średnio powiedzmy przygotowanego do odbioru sztuki współczesnej. W związku z tym to wszystko, co wówczas działo się w sztuce, a więc ta cała rewolucja, futuryzm, fowizm, dada, surrealizm, to było oczywiście nie do przyjęcia, bo no, nie niosło za sobą możliwości propagowania tych haseł, które były wówczas nośne. Dlatego też był to przeciwnik niejako polityczny. Wiesbaden, Parkstrasse 30, 3 grudnia 1946 roku. Do rządu polskiego, Warszawa. Przedmiot
ochrona dzieł sztuki, pozwolenie na transport z Czechosłowacji do Leśnej na Śląsku w celu usunięcia stamtąd dzieł sztuki i umeblowania. W Czechosłowacji i niedaleko Leśnej na Śląsku mam depozyt jako powiernik wielkiej liczby malowideł i litografii. Główna część tego depozytu składa się z prac profesora Oskara Kokoszki, Ernsta Barlocha, Karla Schmidt-Rotlufa, Wernera Scholza, profesora Katę Kolwica, profesora Karla Hofera, profesora Otto Millera i innych artystów. Niniejszym proszę o zgodę na przeniesienie tych obiektów do Niemiec w celu restytucji właścicielom. Podpisano dr Arndt. Zbiory Adolfa Arta znajdowały się w trzech miejscach. Pierwsze miejsce to Berlin, dzielnica Charlottenburg, gdzie w jego willi, a dokładnie rzecz biorąc w ogródku, w skarbcu znajdowały się zbiory dzieł sztuki malarstwa. Drugie miejsce to Tanwald w Czechach, w którym to w fabryce maszyn znajdowały się również zbiory obrazów sztuki zdegenerowanej. I trzecim miejscem, które Adolf Arndt wskazuje jako miejsce ukrycia, przechowywania depozytu, to jest Baworowo obok Leśnej. W willi Helbling między innymi zdeponował on dzieła Oskara Kokoszki, Otto Millera, Wernera Scholza, sławny obraz Procesa ze świecami, tryptyk, ale również swoją kolekcję dzieł sztuki oraz książek. Wśród tych książek były dzieła Goethego, 48 woluminów ręcznych, odręcznie napisanych przez Wolfganga Goethego, również dzieła Schillera. To wszystko zdeponował w willi numer 102 w Baworowo. Od 2013 roku, od kiedy weszliśmy w posiadanie dokumentów mówiących o depozytach sztuki zdegenerowanej, bezskutecznie prowadziliśmy poszukiwania numeru 102. Niestety nie było go na żadnych mapach, nie było go w spisach ewidencji ludności. Dopiero w 2019 roku, po długoletnich poszukiwaniach, udało nam się trafić na dokumenty mówiące o przemianowaniu numeru w 1946 roku. Udaliśmy się tam z kamerą do tego domu, do willi Helbinga, w której Adolf Arndt przechowywał sztukę zdegenerowaną. Jesteśmy przed domem Karla Otto Arndta. Spróbujemy wejść do niego i zobaczyć, jak wyglądały pomieszczenia, w których przebywała, w których była składowana sztuka zdegenerowana, sztuka wyklęta. Dzień dobry pani. Byliśmy umówieni kilka tygodni temu na zobaczenie domu Adolfa Arndta, gdzie przechowała swoją sztukę zdegenerowaną. Możemy? Możecie, dobrze, zapraszam. Dziękuję. Droga pani, czy zna pani historię tego domu? Czy wie pani, co tutaj się znajdowało przed wojną i w czasie wojny? No nie za bardzo. Mieszkamy tutaj dopiero od 17 lat i nie znamy całkowitej historii tego domu. Ale coś tutaj ponoć pani wcześniej nam mówiła, że zostało znalezione tutaj podczas remontu. Jak się wprowadziliśmy, rozbieraliśmy podłogi na dole, robiliśmy podłogi i znaleźliśmy ampułki, tak jakby laboratorium jakieś było, czy cokolwiek takiego. Nic więcej nie zostało, nic. Niestety. A nie zna pani ludzi, którzy tutaj mieszkali, może coś znaleźli? Może byli świadkami jakichś zdarzeń, które były dziwne, które tutaj w domu zaistniały, jakieś przedmioty? Nie, nie. A zdjęcia może? Zdjęcia też nie zostały. Żadne zdjęcia. Tak. Czyli stoimy tak naprawdę w miejscu, pani jest od 17 lat, tak? I nic już w tym domu, tak jak tutaj teraz widzimy, ten dom, jak za chwileczkę będziemy oglądać, tak zostało i nie zostało zmienione i nie zostało nic znalezione, poza tymi ampułkami. Tak.
A tutaj mówiła pani, że ma pani piwnice bardzo ciekawe. Jeszcze nie przebudowane w oryginalnym stanie, no tak? Została jeszcze jedna taka piwnica, w której jeszcze gdzie nic praktycznie nie zmieniliśmy. To co, możemy zobaczyć? Tak. Dziękuję. Proszę. A tutaj pisaj go. No jak to w piwnicy? Jesteśmy w piwnicach. Bardzo ciekawie wyglądają, nieprzebudowane. Czy pani wie, co tu się znajdowało za czasów do 1945 roku? Czy z tego, co mi jest wiadomo, no to prawdopodobnie mieszkała tutaj służba na dole, a na górze w pokojach mieszkało państwo. Czyli właściciele domu, tak? Aha. I one w takim stanie, jak widzimy, są zachowane, widzimy oryginalne drzwi, tak? Tak. Wszystko się zachowało. Bardzo ciekawe. A jakieś mebli? Tutaj nic nie było z takich rzeczy, że państwo... Nie, my jak żeśmy przyszli, to już praktycznie poprzedni właściciele, jak się wyprowadzali, to zabrali wiele rzeczy swoich i też i meble, które tutaj były. Czyli państwo tak naprawdę weszli się do pustego domu. Tak. Teraz pytanie, Piotrze, jak twoim zdaniem wygląda ta historia dalej? Co się mogło stać z tymi obrazami, z tymi książkami, z księgozbiorem? Gdzie one twoim zdaniem mogły być przechowywane? No według mnie istnieje kilka możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że po korespondencji z rządem radzieckim i rządem polskim wjeżdża tutaj ekipa radziecka i po prostu zabiera te rzeczy zdeponowane, bo były to cenne rzeczy, no między innymi wystawiane również w Moskwie, w muzeach. Znani ekspresjoniści, kubiści, więc to jest ta pierwsza możliwość. Druga możliwość jest taka, że dom został, bo korespondencja rozpoczyna się od maja, 7 maja 1945 roku, a więc za chwilkę przejmują je władze radzieckie, a później władze polskie, przesiedleńcy. Więc być może ktoś dostał ten dom, komuś został ten dom przydzielony i ktoś te zbiory zabiera, sprzedaje, może wyrzuca, bo była to specyficzna sztuka. No i trzecia możliwość, to ta najmniej możliwa, ale nie można jej odrzucić, to że Arndt jednak Adolf Arndt przyjeżdża tutaj i odbiera swoje zbiory, a jest to teoretycznie możliwe, bo podobna sytuacja miała miejsce w pałacu w Rząsinach, gdzie po bibliotekę medyczną niemiecką przyjeżdżają pracownicy urny, tak naprawdę żołnierze amerykańscy, którzy zabierają na ciężarówkach zbiory biblioteki medycznej, więc może tak miało, taka sama sytuacja miała miejsce tutaj, bo w jednym z listów Adolf Arndt nawet podaje taki pomysł rządowi amerykańskiemu, żeby mu wypożyczyli, jak on to mówi, żołnierzy plus kilka ciężarówek, aby mógł przewieźć te swoje rzeczy tutaj z Baworowa i z Tanwaldu do strefy już amerykańskiej. Na Śląsku trzymam szkice kokoszki, dlatego ośmielę się prosić o niezwłoczne przesłanie zamkniętego listu tak szybko jak to możliwe do pana Oskara Kokoszki do Londynu. Wtedy on sam będzie miał możliwość wydania dyspozycji co do zabezpieczenia, jak również jego kolegów malarzy Scholza i Schmidt-Rottluffa. Z tych powodów ośmieliłem się prosić władze wojskowe o zabezpieczenie, zamknięcie i zapieczętowanie następujących obiektów. Mojego sejfu w ogrodzie domu w Berlin-Charlottenburg, dom numer 102, Villa Helbing w wiosce Baworowa obok Leśnej, obwód Lubań-Śląsk i pomieszczenia w fabryce maszyn Staubner w Tanwaldzie, Góry Izerskie. Warszawa, 25 czerwca 1946 roku. Do delegata na Niemcy. Biuro Restytucji i Reparacji, Berlin.
Odpowiadając na powyższe pismo, pragniemy stwierdzić, iż na podstawie dotychczasowych informacji nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć własności należącej do doktora Arnta. Dlatego prosimy o kontakt z doktorem Arntem i przekazanie nam informacji tak dokładnych, jak to możliwe, które pozwolą nam zlokalizować i zabezpieczyć je. Tylko po zlokalizowaniu tych własności będziemy mogli zdecydować, czy wizyta doktora Arnta jest konieczna. Z upoważnienia dyrektora. Podpis nieczytelny. Losy dzieł artystów i sztuki zdegenerowanej po wojnie, po II wojnie światowej były bardzo różne. Nie wszystkie drogi i losy tych dzieł, konkretnych dzieł są nam znane. W różny sposób trafiały do zbiorów prywatnych, do kolekcji muzealnych. Część z nich została wywieziona, część z nich została zniszczona. Część prawdopodobnie znajduje się też w domach prywatnych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, nie wszyscy są świadomi ich konkretnej wartości artystycznej czy materialnej. Z tego co wiem, na chwilę obecną żadne z tych dzieł nie zostało odnalezione. Na tym kończy się historia kolekcji sztuki zdegenerowanej Adolfa Arnta. Czy uda się dopisać epilog? Czas pokaże.